Na czym polega ten projekt poetycki, który z jednej strony jest niezwykły, frapujący, fascynujący, a może właśnie przez to jest frapujący i fascynujący, że umyka czytelnikom, że jest dla niego nieuchwytny. Trudno tego, że nie ma projektu. To znaczy nic nie jest zaprojektowane w taki sposób, jak to przedstawiłeś. To znaczy, że istnieje jakiś projekt, który ma z założenia, czy z intencji frapować przez coś, co w nim jest nieuchwytne. Takiego projektu nie ma, nie ma w ogóle projektu obliczonego na jakikolwiek efekt. Ja się też, prawdę mówiąc, trochę dziwię, kiedy słyszę tę powtarzaną kwestię dotyczącą autorów, którzy łaskawie pisali o tych wierszach. Bo stereotyp, można nawet mówić o stereotypie niestety. Ja się cieszę tymi słowami mit, bo coś takiego się pojawia. Oczywiście jest to znacznie poniżej mitu, bo mit to jest coś górnolotnego, ale to jest po prostu stereotyp. Stereotyp polega na tym mniej więcej, że jeżeli tak zwany krytyk, a tak zwany nie oznacza tej ironii, tylko po prostu nie wiem, autor tekstu krytycznego pisze, to zazwyczaj zaczyna od zdania, że no, oczywiście inni krytycy mieli trudności i wykazywali się dużą bezradnością, ale ja nie. I tak wygląda ten program krytyczny. On nie polega na tym, że tam jest bezradność, tylko polega na tym, że jeden autor wykazuje drugiemu bezradność, natomiast mówi sam, że on potrafi to zrozumieć. To jest konstatacja. I jeśli o mnie chodzi, jeżeli moje zdanie może mieć jakiekolwiek znaczenie, jeżeli w ogóle się liczy, to ja jestem ogromnie zadowolony z artykułów krytycznych, które zdarzyło bardzo wielu, nie wszystkich, które zdarzyło mi się czytać, ponieważ wydaje mi się, że świadczą one o bardzo wysokim poziomie zrozumienia tekstu. Także użyję teraz w cudzysłowie słowa nie rozumiem nic literatury. Ja czytam teksty i widzę, że nie rozumiem, co więcej. Oczywiście autor, każdy autor, prawie każdy autor, nie sądzę, jest coś w takiej sytuacji, że jeszcze nawet niektórych swoich czytelników zna. Kiedy się pisze w jedyny możliwy sposób, w jaki można coś napisać. Znaczy taki, że innego sposobu nie ma, żeby powiedzieć to, napisać to, co się chce napisać czy powiedzieć. A jeżeli krytyk... W przeciwnym wypadku jest to po prostu zabawa, a nie poezja. To znaczy zabawa polegająca na tym, że jakąś myśl, jakiegoś rodzaju, powiedzmy, umownie mówiąc, idea, nie w sensie filozoficznym, jakiś koncept na przykład, czy przesłanie, czy pomysł, czy morał, który ja mam w głowie, ja przekładam na jakiś język inny, no najwyraźniej dla zabawy. A jeżeli krytyk znajdzie jakby takie to, co jest po drugiej stronie równania wiersza, to jest wiersz, równa się, prawda, jest ten morał. Jeżeli ty napiszesz wiersz, i czujesz, prawda, że on właśnie nie da się sprowadzić tam, a krytyk znajdzie taką formułę, to czy coś takiego się zdarzało? Jeśli się zdarzało, to jakie miałeś poczucie? Czy trzeba było zmieniać poetykę? To dotyczy najczęściej fragmentów, nie całych wierszy, jeśli chodzi o to. Poza tym, jeżeli pojawia się słowo równanie, to można się oczywiście zastanowić nad tym, właściwie czego równanie ma być, znaczy co jest po drugiej stronie równania, jakie jest rozwiązanie. No bo jeżeli chodzi na przykład o emocje, powiedzmy, czy o uczucie, no to już nie ma morału, nie ma już kwestii. Ja nie mówię, że tak jest, ale sporo poezji, bardzo, bardzo ważnej, bardzo dobrej, było pisanej na nośniku samej emocji, prawda? Nawet bez w skrajnych postaciach
bez czegoś, co można byłoby nazwać jakąś istotną zawartością intelektualną. I stąd na przykład impet takich poetów jak Bruno Jasieński, prawda, którzy na gwałt usiłowali w jakiś sposób tę poezję reanimować, w sposób niezwykle gwałtowny, prawda, żeby z niej zrobić coś, o czym poważni ludzie będą mogli mówić, co poważni ludzie będą mogli czytać, bo będą widzieli, że to jest, no, że to jest na poziomie tego, co się dzieje, prawda, na poziomie kina dobrze. Prawda? Kino bardzo dużo zmieniło w literaturze. Również to jest oczywistość i ważne. Na poziomie kina. Poezja nie jest głupsza od kina. Czy jakoś bardziej za co? To kino raczej korzysta z osiągnięć literatury bardzo często. No tak, oczywiście. Tylko, że to trzeba mu pokazać w jakiś sposób. Bo z jednej strony, prawda, mocny film kryminalny, a z drugiej strony liryk salonowy, konwencjonalny, miłosny i tak dalej. Te rzeczy właściwie w pewnej chwili stały się nie do powiedzenia. Ale też w takim powszechnym mniemaniu poezję, w ogóle sztukę awangardową łączono z pewnym kryzysem, który no, miał niezwykle tragiczne konsekwencje, bo połączono to z II wojną światową, że sztuka awangardowa zgubiła rzeczywistość, zaczęła zajmować się sama sobą, przegapiła jakby ważne momenty, ważne pęknięcia w kulturze i jakby nie zasygnalizowała, chociaż też nie do końca, prawda, bo można tutaj przywołać poezję katastroficzną chociażby, nie zasygnalizowała wielkiego kryzysu, zagrożenia dla kultury, wojny, a twoja poezja w odczuciu, tutaj ja też się byłbym skłonny dystansować w odczuciu wielu krytyków, jest przejawem właśnie kryzysu, jakiegoś kryzysu w kulturze, kryzysu komunikacji, porozumiewania się, może kryzysu jednostki, człowieka, tak? Bo tutaj widać w tej poezji odejście podmiotu lirycznego. Znaczy on jest tam, tylko się skrywa, dopuszcza właśnie tą wielość języków, one się zderzają w utworach i pewnie jest to poświadczenie bogactwa języka, ale z drugiej strony ten podmiot nie dokonuje hierarchizacji tych języków, nie podaje, który głos jest ważniejszy od innych, a one są równoważne, wydawałoby się w tej poezji. Ja mam zawsze wrażenie pewnej bezradności, jeśli chodzi o czytanie, bo po prostu nie bardzo widzę inne możliwości. Jeśli chodzi o samego siebie, że tam bardzo dużo tutaj tych ludzi. Mnie się, wracając do tego wcześniejszego, do tej wcześniejszej myśli, to mnie się wydaje, że sztuka nowoczesna czy awangardowa była jedynym w ogóle przejawem jakiegokolwiek świadomego i przytomnego odbioru tego, co się dzieje. Prawda? Bo nie wiem, Strawiński w Święcie Wiosny, czy Sandrars w prozie Kolei Transsyberyjskiej mówili o rewolucji październikowej i o pierwszej wojnie światowej. Prawda? To są bardzo, bardzo widome takie momenty prorocze, jeśli chodzi o odczuwanie. Kubizm, Picasso, przecież to są ogromne świadectwa. No i w końcu naziści niszczyli sztukę awangardową, bo ona właśnie była dla nich czymś, co jest do zniszczenia, jako przejaw skrajnej dekadencji i jako też pewnego rodzaju zagrożenia. Odwracające uwagę przede wszystkim od tego, co jest od krwi, ziemi i rasy, czyli od prostych przekazów, które stanowiły ostatnie rzeczy. Wtedy, kiedy pojawia się prosty przekaz, wtedy pojawia się niebezpieczeństwo.